Radni miejscy i powiatowi w obecnym składzie obradowali po raz ostatni. Przez 4 lata pracowali na rzecz mieszkańców. W zbliżających się wielkimi krokami wyborach samorządowych ową pracę podsumują wyborcy. W ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach uczestniczyło 20 z 21 radnych. Spotkanie było okazją do podsumowania ich 4-letniej pracy podczas comiesięcznych obrad i w komisjach. Jedni byli bardzo aktywni, inni głos zabierali sporadycznie. Byli też tacy, co nie odzywali się wcale. Jeśli chodzi o interpelacje, Janusz Chmielewski nie ma sobie równych. Radny złożył aż 195 formalnych i nieformalnych wniosków. Na miejscu drugim i trzecim są Grzegorz Ufniarz i Andrzej Partyka, którzy złożyli 57 i 53 interpelacje. Na szarym końcu znaleźli się radni Władysław Borowski, Michał Rajewski, Mariusz Różycki i Grażyna Pawłowska, którzy złożyli po 3 lub mniej interpelacji. Dotychczasową Radę Miejską tworzyło 9 przedstawicieli lokalnego ugrupowania Gryf 21, 7 radnych Platformy Obywatelskiej, 3 radnych Prawa i Sprawiedliwości i 2 Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zasiadali oni w 5 komisjach – rewizyjnej, budżetu i finansów, infrastruktury, rozwoju i ekologii, oświaty, kultury i sportu oraz w Komisji Zdrowia, opieki społecznej i porządku publicznego. W ciągu 4 minionych lat owe komisje obradowały aż 287 razy, czyli około 6 razy w ciągu każdego miesiąca. Witold Król, pełniący obecnie funkcję przewodniczącego w Radzie Miasta, zasiadał aż 5 kadencji. Krystian Kowalewski funkcję radnego pełnił 4. kadencję. 3. kadencję zasiadali Elżbieta Jaźmińska, Zofia Chlek, Janusz Chmielewski, Adam Sobczyk, Grzegorz Ufniarz i Michał Rajewski. Pozostali radni w Radzie Miejskiej zasiadali 2 lub 1 kadencję. Także radni powiatowi po raz ostatni zasiedli do obrad w znanym wszystkim składzie. Część radnych skorzystała z możliwości absencji, bo lista obecności była wyjątkowo przerzedzona. Sporą część ostatnich dyskusji zajęły drogi. Trzeba przyznać, że to kula u nogi starostwa, gdyż każdego roku borykają się z deficytem budżetowym na ten cel. Suchej nitki w tej sprawie nie zostawiła na zarządzie walcząca o poprawę infrastruktury Izabela Wesołowska-Kośmider. W gminie Kołbaskowo nie połatano dziur od zeszłej zimy. Ja myślę, że osoba w zarządzie odpowiedzialna za drogi wie, na które drogi zabrakło i to nie będzie kwestią pierwszeństwa, czy pan radny powie pierwszy, czy pani radna powie pierwsza, bo to nie tędy droga. Państwo wiecie, na które drogi zabrakło. Ja naprawdę mówię bardzo poważnie, proszę zacząć od tych dróg, które w ogóle nie były tknięte po zimie. Radna zarzuciła też zarządowi zaniedbania budżetowe. Ma o tym świadczyć brak środków na bieżące remonty. Jacek Stachyra podał ostateczną kwotę, która ma zabezpieczyć drogi powiatowe na zimę. To kwota rzędu 150 tysięcy złotych. Ostatnie uchwały to także ostatnie skargi. W porządku obrad znalazły się aż 3 i wszystkie dotyczyły działalności starosty Polickiego. To nie była łatwa kadencja dla władz powiatu Polickiego. Spokój codziennej pracy zaburzyły szczególnie w ostatnim czasie liczne wydarzenia. Likwidacja ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2, kontrowersyjne rozstrzygnięcie konkursu na dyrektor zespołu szkół, sprawa ekoramy czy drogi, na które nigdy nie ma wystarczających środków. Opozycja polityczna była czujna, odrabiała zadania domowe i przy każdej okazji eksponowała kontrowersyjne działania zarządu. Ostatnie wydarzenia budzą napięcie w oczekiwaniu na wynik wyborczy. Po 16 listopada okaże się, czy społeczeństwo zaufało starej władzy, wierząc, że część podejmowanych decyzji była mniejszym złem, czy wybierze nowych przedstawicieli.